Bohaterką dzisiejszego ABC Ogrodu jest Lilia, przez wielu nazywana Królową Ogrodu. Witajcie na pokładzie, zaczynamy! Lilia to roślina cebulowa, bardzo łatwa w uprawie i dlatego tak często zapraszana do ogrodów przez wielu ogrodników. Ma swoich zwolenników, są też osoby, które za bardzo za nimi nie przepadają, głównie ze względu na zapach, bo niektóre rodzaje lilii po prostu bardzo intensywnie pachną. Ładnie, brzydko, kwestia gustu, ale rzeczywiście intensywność jest bardzo duża. Lilia bardzo ładnie wygląda w ogrodzie w połączeniu z innymi roślinami. Ja bardzo lubię ją sadzać pomiędzy takimi gęstymi rabatami bylinowymi, gdzie ona nagle wyskakuje po prostu z tych innych kwiatostanów. I lubię ją tak łączyć z rabatami, żeby była takim kontrastowym elementem. Czyli na przykład, jeśli mam rabatkę, która jest w bieli i różu, albo inaczej, w bieli i błękicie, to właśnie lilie są ciemnoróżowe. Czyli takie punkciki, które gdzieś przykuwają uwagę. Biorąc pod uwagę to, że ma swoich zwolenników, przeciwników, jednej rzeczy jednak nie można jej odmówić. Zazwyczaj robi spektakularne wrażenie. O czym przekonał się mój mąż chyba w pierwszym roku, jak w ogóle zakładaliśmy ten ogród. Na próbę kupiłam chyba 4 czy 5 cebulek lilii. Mój mąż wracał z pracy, przychodził, nagle tak się cofnął, spojrzał na te kwiaty i spytał, co to jest? Ja mówię, kochanie, to są lilie. Na co Paweł odpowiedział, kup tego więcej. Rzeczywiście one bardzo ładnie wyglądały, przyciągały wzrok, miały ogromne kwiatostany. Lilią w ogóle w naszym ogrodzie jest akurat bardzo dobrze. Ja dbam o to, żeby ziemia tam, gdzie one są zasadzone, miała odczyn obojętny, bo to jest dość istotne. Jak jesteśmy już przy sadzeniu, to sprawa sadzenia lilii jest, słuchajcie, dziecinnie prosta. Łatwo zapamiętać. Sadzimy ją na głębokość 3 wysokości cebulki. Nie głębiej, bo no może mieć trudności później z wybiciem, albo te pędy później kwiatowe mogą być takie bardzo cieniutkie, nie takie, o jakie nam chodzi. I sadząc nasze cebulki, dajmy im trochę jedzenia. Ja tyle razy Wam mówię o tym oborniku i o kompoście, ale dla mnie to są właśnie takie dwie grupy pożywienia, które naprawdę roślinom bardzo, bardzo służą. Jeżeli nie macie dostępu do takiego prawdziwego obornika wiejskiego, to nic nie szkodzi, słuchajcie, warto wtedy kupić obornik już wysuszony albo granulowany w takich specjalnych workach. Ja pokazywałam Wam chyba przy okazji sadzenia bratków, że właśnie też takiego obornika używam. I po prostu w te dołki, gdzie mamy naszą cebulę lilii, podsypać trochę tego obornika, wymieszać z ziemią, z kompostem, po prostu dać tej cebuli taki dobry start, żeby ona nas później właśnie mogła zachwycać pięknymi, dużymi kwiatami. Cebulę lilii możecie sadzić od wczesnej wiosny, nawet do późnego lata. Najwyżej te najpóźniej zasadzone po prostu zakwitną Wam w przyszłym roku. Mi czasami zdarzały się takie przygody, że te sadzone nawet w lipcu, nawet pod koniec lipca jeszcze pięknie właśnie zachwycały nas kwitnąc jesienią. I teraz jeszcze kwestia, słuchajcie, samego sadzenia cebulek. Można je sadzić po prostu pojedynczo do ziemi, mniej więcej w odległości około 20-30 cm od siebie, jeszcze w zależności jak macie tą rabatę Waszą zaplanowaną. Ja jej sadzę troszeczkę nawet w większych odległościach, dlatego że między nimi mam posadzone byliny. Ale jeśli macie mniej roślinek, to właśnie te 20-30 cm wystarczy. Jeżeli macie w ogrodach amatorów cebulowych, jak ja mówię na przykład o nornicach, czyli właśnie wszystkie takie gryzonie lub inne w ogóle żyjątka, które podjadają nam cebulę, ale się ptaszki rozśpiewały, to wtedy warto, słuchajcie, nie tylko lilii, ale w ogóle wszystkie rośliny cebulowe sadzić w tego rodzaju koszyczkach. Spójrzcie. I wtedy możecie 3 dorosłe okazy właśnie posadzić w takim koszyku. Oczywiście robimy dołek na wysokość 3-krotności wielkości cebulki. Ładnie wysypujemy w tym dołku ziemię, podsypujemy obornikiem, kompostem, żeby naprawdę te cebule dostały no, takiego kopa, dobrego startu.
i zasypujemy wszystko ziemią. Taki koszyczek uchroni nas przed na przykład nornicami właśnie, czy no takimi niespodziankami. Bardzo dużo ogrodników w ogóle, słuchajcie, mówi, że kupują lilie i co roku je dokupują, bo te lilie gdzieś znikają w tej glebie, a one są po prostu smacznym kąskiem dla co po niektórych mniejszych braci. Więc ja się w takie kosze zaopatruję, bardzo Wam też je polecam. Tam, gdzie wiem, że są rabaty podwyższone i od dołu chronione siatką taką metalową, bo też takie rozwiązania mamy, nie muszę już tych koszy stosować. Ale tak, jeśli one gdzieś są w niskich rabatach, tak jak tutaj wszędzie dookoła, obiecuję, że Wam zresztą pokażę te wszystkie lilie kwitnące. Te, które dziś oglądaliście w materiale, to były lilie z zeszłego jeszcze roku, a tegoroczne pokażę Wam, obiecuję, jesienią. Ale wracając, słuchajcie, do lilii. Jeszcze wrócimy do tego momentu, kiedy w ogóle dokonujecie zakupu. Jak wybrać dobrą cebulkę? Nasza cebula liliowa powinna być duża. Jeśli chcecie mieć od razu piękny, duży kwiat, no spodziewacie się właśnie tego spektakularnego efektu, o którym mówiłam, to kupcie duże cebule. I teraz, co jest cebulą małą, co jest cebulą dużą? Cebula duża to jest taka cebula. Czyli tak jak sobie weźmiecie ją na dłoń, mam nadzieję, że teraz widać, to jest to naprawdę, słuchajcie, no taki efekt wow. Widać, że ona jest dorodna, jest równiutka, nie ma żadnych nalotów. Nie ma szarego nalotu czy białego, to może być pleśń lub właśnie nawet wręcz jakieś grzyby. Bardzo oglądajcie dokładnie te cebulki przed zakupem. Nie ma jakichś odpadających tutaj właśnie takich, zobaczcie, tych łupinek, warstw. Więc widać, że to jest dorodny okaz, z którego będzie piękna, dorodna roślina. Ja nie kupuję roślin w hipermarketach cebulowych albo w takich sklepach, gdzie one są pakowane w tego rodzaju opakowania. I zaraz Wam pokażę, dlaczego nie kupuję roślin w hipermarketach i w takich opakowaniach. O ile jeszcze na początku sezonu czasami zdarza się, że można rzeczywiście jakąś fajną cebulkę nawet w takim opakowaniu kupić, ale nie liczcie raczej na to, że to będą właśnie takie dorodne okazy, tak jak te, które Wam pokazywałam. W takich opakowaniach sprzedawane są cebule mniejsze, które jeśli chcecie, żeby one przepięknie kwitły, to będziecie musieli poczekać, no tak myślę, że minimum 2 lata. A teraz słuchajcie, to co oglądacie w tej chwili, to jest ta cebulka, którą otworzyłam, kupiona właśnie w zwykłym sklepie, no budowlanym, tak to powiedzmy ogólnie, bez określania. I mam nadzieję, że teraz widzicie dokładnie różnicę pomiędzy jedną cebulą właśnie z tego opakowania, a tą drugą, którą kupiłam w sklepie ogrodniczym sprawdzonym. Zresztą pod spodem w linkach dam Wam namiary na te sklepy, gdzie ja kupuję od lat cebulę. Nie tylko lilii, ale też różne właśnie rośliny cebulowe, takie na przykład, które też wysadzam jesienią. Wiem, że na bank będziecie pytali, jakie my mamy lilie w ogrodzie. Mamy ich naprawdę mnóstwo. Myślę, że około 200, tak jakbym je zliczyła pewnie, może nawet więcej. Tu gdzieś teraz z boku macie wypisane te lilie dokładnie, które my w swoim ogrodzie mamy. Jak zwykle ja się trzymam złotej trójki Glinkanu, czyli u mnie są to kolory biały, różowy i taki fioletowy, biskupi. Czasami takie lekkie gdzieś tam bordo się pojawia, jeśli liliami kontrastuje właśnie kompozycję ogrodową, bo też mi się tak zdarza, że na rabatach, gdzie rosną jasne roślinki, daje mocny element w postaci właśnie ciemnej lilii. Lilia, ta nasza królowa, pięknie wygląda w towarzystwie drugiej królowej, czyli róży. Ja bardzo lubię rabaty, gdzie są róże, lawendy, szałwia i właśnie wyskakuje co jakiś czas piękna lilia o spektakularnym, wielkim kwiatostanie. Różne te lilie mamy i w różnych też zakątkach ogrodowych, bo ja sobie robiłam doświadczenia ogrodowe i w cieniu sadziłam te lilie, troszkę gorzej sobie radziły. Najfajniej z tego, co widzę, rosną w takich terenach, gdzie nie ma ani pełnego słońca, ale też nie ma cienia, czyli jest troszeczkę słońca, troszeczkę zaciemnionej przestrzeni i moje doświadczenia są takie, że w tym klimacie one właśnie w takich warunkach sobie najfajniej radzą. No i oczywiście w momencie, kiedy już widzę, że wyskakują z gleby, a później, kiedy już kwitną, pilnuję, żeby je systematycznie nawadniać. Zresztą to towarzystwo, o którym Wam mówię, czyli róże, lawendy, byliny różne, też raczej tego wymagają, tak, żeby nie zostawiać roślin w takim stanie przesuszenia, bo one później mogą sobie nie poradzić i no, nie odbiją już. To jest dość istotne w takich dniach, kiedy mamy silne upały, takie naprawdę takie upały, które roślinkom dają w kość. Zawsze pamiętajcie, żeby na wieczór takie rośliny dość mocno nawodnić, żeby one nocą mogły sobie troszeczkę odpocząć i rzeczywiście tej wody się z gleby napić.
Mam nadzieję, moi mili, że tym dzisiejszym odcinkiem, jeśli jeszcze ich nie macie w swoich ogrodach, bo być może jesteście młodymi ogrodnikami i dopiero zaczynacie swoją przygodę z ogrodami, to mam nadzieję, że właśnie po tym odcinku zaprosicie lilię do siebie. Mam nadzieję, że moja informacja, że one są naprawdę bardzo fajne i łatwe w uprawie, zachęci Was do tego, żeby chociaż spróbować, żeby chociaż na pierwszy raz kupić te kilka sztuk, gdzieś sobie posadzić. Pewna jestem, że jak Wam zakwitną i zobaczycie, jak one wyglądają, to tak jak mój mąż właśnie, będziecie musieli stwierdzić, trzeba tego kupić więcej. I tym optymistycznym akcentem się z Wami żegnam. Fajnego zaliliowania tego roku Wam życzę. Żegnam się już, ale nie na długo, bo my tradycyjnie widzimy się za kilka dni. Jeśli ten odcinek Wam się podobał, tradycyjnie łapki do góry poproszę. Napiszcie mi też pod spodem, jeśli Wy macie jakieś doświadczenia z liliami, bo macie już na przykład ogrody wieloletnie. Bardzo jestem ciekawa, jakie dokładnie lilie macie u siebie. Żegnam się na dziś już z Wami bardzo, bardzo zielono, liliowo, ptaszkowo. Piękną pogodę mamy. Mam nadzieję, że taki piękny anturaż też jest w Waszych ogrodach. Do zobaczenia za kilka dni. Pa, pa!